ubiegłym roku Rada Nadzorcza zatwierdziła nam nowy program inwestycyjny. Program inwestycyjny do 2028 roku. W nakładach to jest ponad 1,5 miliarda złotych, które chcemy zainwestować w nową infrastrukturę. Najważniejsza inwestycja to jest budowa przede wszystkim nowego terminalu pasażerskiego. Budynek ma być nowoczesny, spełniający wszystkie normy ekologiczne, niskoemisyjne, a przede wszystkim komfortowy, jeśli chodzi o obsługę pasażerów, i operacyjnie skuteczny, tak abyśmy mogli te piki letnie obsługiwać, bo spodziewamy się, że już w najbliższych latach, w lipcu, w sierpniu, będziemy mieli prawie 1 000 000 pasażerów. To jest to ambitny projekt, ambitny z wielu powodów. Po pierwsze, będziemy mieli kilka inwestycji różniących się od siebie, bo nie tylko terminal chcemy zbudować, ale cały układ drogowy przed terminalem. Chcemy zbudować nowy terminal cargo, nowy hangar techniczny. I też kolejna bardzo, bardzo ważna inwestycja to budowa multimodalnego węzła do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Jest to projekt, który już w tym roku zaczniemy realizować fizycznie. Myślę, że w przeciągu miesiąca, dwóch rozstrzygniemy przetarg na wykonawcę. Projekt, który ma dofinansowanie środkami unijnymi. 50% środków otrzymaliśmy z Unii Europejskiej, to jest prawie 50 milionów złotych. Bardzo mnie to cieszy, bo cały czas mówiliśmy o tym, że nie ma środków unijnych. GTL wystartował w konkursie w Brukseli, i otrzymaliśmy tak dużą ilość punktów, że wygraliśmy po prostu ten konkurs i mamy dofinansowanie tego projektu środkami unijnymi. Docelowo chcemy w ogóle wszystkie nasze funkcje skoncentrować w jednym budynku, czyli ten budynek będzie rozbudowywany w kolejnych latach po 2030 roku. Będzie to nowoczesny obiekt spełniający wszystkie normy związane przede wszystkim z emisją CO2, ale też będą zastosowane najnowocześniejsze urządzenia do obsługi pasażerów, przede wszystkim kontrola bezpieczeństwa, pojawią się pewnie już tomografy, będziemy mieli większą płynność na kontroli bezpieczeństwa, ale przede wszystkim komfort obsługi. Potrzebujemy większej ilości powierzchni ze względu na wzrastający ruch. Przewidujemy, że w 2028 roku obsłużymy około 7,5 miliona pasażerów. I to jest wersja bazowa, którą przejęliśmy do wyliczeń do naszego modelu finansowego, ale w tym takim wysokim scenariuszu będzie to ponad 8 milionów pasażerów. W związku z tym jest to inwestycja po prostu niezbędna i musimy ją realizować. W COVID-zie nie marnowaliśmy czasu. Zrealizowaliśmy kilka dużych inwestycji w terminalu, w którym się obecnie znajdujemy. To jest terminal po gruntownej modernizacji właśnie w okresie covidowym. Straciliśmy bardzo dużo pieniędzy w przychodach. Było to prawie 200 milionów złotych, ale na nakłady w tym czasie wydaliśmy 196 milionów. I właśnie w tym okresie covidowym rozpoczęliśmy przygotowywanie koncepcji rozbudowy, ale kompleksowej rozbudowy strefy pasażerskiej. Czyli zrobiliśmy koncepcję na nowo układu komunikacyjnego, ale przede wszystkim założeń do nowego terminala. Wiemy, jak ten terminal powinien wyglądać, ile powierzchni w tym terminalu powinno być, powierzchni dedykowanej na obsługę pasażerów, właśnie te miejsca związane z kontrolą bezpieczeństwa, ale też i powierzchniami handlowymi. Będzie to budynek, który będzie miał jedno piętro. Na pierwszym piętrze będzie kontrola bezpieczeństwa, podobnie jak jest w terminalu B. W tym roku skupimy się na decyzji środowiskowej oraz na przetargu na projekt tego nowego obiektu. Ubiegły rok był bardzo dobry, nie tylko dla nas, dla Pyrzowic, ale w ogóle dla branży. Polska jest tą zieloną wyspą na mapie Europy. Te wzrosty były imponujące. W naszym porcie obsłużyliśmy po raz pierwszy 5 milionów pasażerów i zamknęliśmy rok obsługując 5 milionów 600 tysięcy pasażerów. W tym roku od stycznia notujemy kolejne rekordy. Styczeń był w ogóle rekordowy, styczeń 2024 roku w historii naszego portu. Ponad 300 tysięcy pasażerów, kilkadziesiąt procent wzrostu i planujemy ten rok zamknąć szóstką z przodu, czyli obsłużyć 6 milionów pasażerów, a może i trochę więcej.